Mam na imię Jola, jestem z Ostrowa Wielkopolskiego i chciałam złożyć takie krótkie świadectwo mojego nawrócenia. Więc było tak. Moje życie było takim jednym pasmem zranień. W sumie wiedziałam już gdzieś, jak mając 7-6 lat, że mój ojciec zdradza matkę. Tak w sumie to mi jeszcze zawsze, jak mówię o tym, to jest przykro. Bóg leczy cały czas moje serce. Mama któregoś dnia wysłała mnie, żebym śledziła ojca bezpiecznie chodnikiem do pewnego momentu, żeby wiedziała, gdzie idzie. Gdy wróciłam do domu, to powiedziałam jej, gdzie poszedł, no i ona już wiedziała. I przez wiele lat jeszcze żyli razem, ale oddzielnie. Mój ojciec wyjechał do Stanów Zjednoczonych do tej kobiety, która wcześniej wyjechała. I wtedy zaczęła się taka wielka tęsknota w moim sercu. Taka tęsknota miłości. Bardzo kochałam mojego tatę. Przez wiele lat gdzieś po prostu nieprzyjaciel naszej duszy montował mi, że to wina mojej mamy. Tak naprawdę nie była jej wina. Ale ja tak myślałam. Zawsze, gdy się coś działo w domu, gdy mama była zła, to po prostu mówiłam, że to twoja wina, to twoja wina, to twoja wina. Nie mogłam się z tym pogodzić, po prostu się nie mogłam z tym pogodzić. Mama była dobrą kobietą, naprawdę była dobra. Dbała o nas jak mogła, bo mam też brata. Nigdy nie zabraniała nam za bardzo, że nie możesz wyjść, że nie możesz wyjść, że nie możesz przyjść, że zawsze nam dawała taką, no, taką wolność, bym powiedziała, w cudzysłowie, wolność, ale ta wolność nie była taka do końca dobra. Zawsze, gdy wracałam później, dostawałam okrzan tak zwany, ale potem jej przechodziło i tak właściwie ciągło się wiele lat. Oczywiście cały czas była ta tęsknota. Żeby sobie zrekompensować tą tęsknotę, bo zakochałam się w takim chłopaku na obozie. To nie było, dzisiaj wiem, że to nie było zakochanie, tylko zauroczenie, ale wtedy tak myślałam. Potem zakochałam się w koledze w klasie. I każdy, który mi okazywał trochę miłości, trochę uprzejmości, czułam się wtedy bezpiecznie. To nie było prawdziwe bezpieczeństwo, bo prawdziwym bezpieczeństwem jest Bóg. I tak skracając całe swoje dotychczasowe życie do jakiegoś momentu, szukałam tej miłości. Jako dziewczyna w wieku 12 lat pożyczyłam od babci Biblię. Zaczęłam tam zaglądać, ale mówię, ach, to tam trudne, to chyba nie dla mnie. I miałam parę takich podejść. Udzielałam się w kościele, śpiewałam trochę, chodziłam do kościoła i zawsze się modliłam swoimi słowami. Nie lubiłam tych regułek. I tak jakoś dobrnęłam aż do ślubu, gdzie ksiądz powiedział mi, wyznałam grzech. Szczerze wyznałam grzech w konfesjonale i szczerze dostałam taką niemiłą odpowiedź, że właściwie to nie powinno być mi to odpuszczone. I sobie powiedziałam, a to była próbna, przedślubna spowiedź. No i wtedy sobie powiedziałam, że pójdę ostatni raz i już więcej nigdy nie pójdę do spowiedzi. I tak też było. Poszłam do ślubu, poszłam do tej spowiedzi i to był ostatni raz, gdy byłam w kościele. Gdy szłam do, żeby wziąć tak zwaną komunię, no to nie szłam do konfesjonału, tylko wyspowiadałam się przed Bogiem. Na tyle wiedziałam i słyszałam, że Bóg jest wszechobecny i uznawałam to, że wyznałam grzechy. I tak się zaczęła moja droga z Bogiem. Bóg mnie powoli prowadził, ale nadal w moim życiu był ciągły deficyt miłości.
Wiecie co, długie mam świadectwo, nie chcę tu dzisiaj wszystkiego mówić. Powiem tylko o tym, jak pewnego dnia popalałam papierosy i wtedy były goldeny, pamiętam to dzisiaj. I po prostu nagle zaczęłam, za nie mówiłam. Myślałam, że to jakieś zaziębienie, ale tak za każdym razem było, gdzie wchodziłam do pomieszczenia, gdzie palili, gdzie, to po prostu mój głos był taki, taki po prostu. I pewnego wieczoru leżę na łóżku i zobaczyłam w telewizji, jak chorzy ludzie właśnie z tą rurką w gardle mają tak naprawdę już, no co mają, no brak głosu. I wiecie co, wystraszyłam się, poszłam do laryngologa, a w międzyczasie, tydzień wcześniej się nawróciłam, przyjęłam Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela i zaraz powiem jak. Ale skończę tylko to, że poszłam do tego laryngologa, powiedział, że jakieś mam narośle na strunach głosowych i skierował mnie do szpitala na wziewy solne. Poszłam na ten wziew i powiedziałam, coś to jakieś takie pierdoły, już więcej tam nie idę. Idę do kościoła i poproszę o modlitwę. Poprosiłam o modlitwę i Jezus mnie uzdrowił. I chwała Bogu za to, dlatego że dzisiaj mogę dla Niego śpiewać. Zaczynam śpiewać. Ale z moim nawróceniem jeszcze było tak, że gdy miałam tą chrypę mocną, dorabiałam sobie już u koleżanki w takim sklepiku z upominkami i tam nachodziła mnie pewna cyganka i ciągle mówiła do mnie, powróżę ci, a ja mówię, ja nie chcę wróżenia i tak dalej. Wcześniej nachodziła ta koleżanka, ta cała cyganka jeszcze w innym miejscu, ciągle ta sama. I pewnego dnia powiedziała tak, powróżę ci, zobaczysz, że ci coś dobrego wywróżę. Ja mówię, tak mi wywróżyłaś, że kiedyś mi powiedziałaś tak, kochanienka, nie zachodź w ciążę, bo ty nastąpiłaś na jakąś trupią wodę na cmentarzu i nie będziesz mogła mieć dziecka. Ja się tak wystraszyłam, że miałam jedno dziecko, kupę lat, mam dwóch synów. I kiedyś przyszła do mnie koleżanka, która nie pamiętam, że mi zwiastowała jako tako o Jezusie, ale wiedziałam, że czyta Biblię i chodzi do kościoła i była dla mnie bardzo miła, ja ją lubiłam. I ona kiedyś przyszła do mnie tam do tego sklepiku i ja jej opowiedziałam tą sytuację z tą cyganką, a ona powiedziała do mnie, Jola, nie dawaj sobie wróżyć, bo to pochodzi od złego. I wiecie co, to mnie tak trafiło, że ja powiedziałam, wiesz co, ja chcę iść do tego kościoła, gdzie ty chodzisz, bo ja nigdy o takim czymś nie słyszałam. I przyszłam z pracy, usiadłam do Biblii, przeczytałam 4 rozdziały od pierwszej Mojżeszowej, poszłam do kościoła i było nawołanie, jeżeli ktoś chce przyjąć Jezusa, to niech przyjdzie do przodu, albo niech podniesie rękę. I ja tak się trochę wahałam, ale wyszłam. Pomodliłam się o mnie, płakałam, wszystkie grzechy wyznawałam, płakałam. I wiecie co? Aha, jeszcze wcześniej było nawołanie pastora, jeżeli koleżanka do mnie mówi, wiesz co, jak nie chcesz iść, to nie idź. To nie jest mus, wiesz. A nagle słyszę z kazanicy, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. I na te słowa wyszłam. I wiecie co, Jezus mnie uratował od tego życia, które prowadzi nas do zniszczenia. Mnie prowadził do zniszczenia. Dlatego, że lubiłam życie towarzyskie, dlatego, że mój mąż był towarzyski, był piłkarzem. Dzisiaj mam drugiego męża, ale był piłkarzem i myśmy ciągle przebywali w towarzystwach. I ciągle to gdzieś było, to szampan, to wino, to coś tam. A ja ciągle miałam deficyt i brak miłości. I dzisiaj mogę podziękować Jezusowi, że wyrwał mnie z ciemności, że jestem w Jego światłości, że mogę ogłaszać dzieła Boże, że mogę ogłaszać, że tylko i wyłącznie prawdziwa miłość płynie prosto z nieba, od Jezusa Chrystusa, od naszego Boga, który jest żywym Bogiem i widzi Twoje serce i widzi każde Twoje zranienie. Bóg mnie poprowadził do służby z kobietami zranionymi, ale wiecie co? To, że Jezus jest realny i to, że piekło jest realne, to chyba każdy wie. Ale wiecie co, jak się mówi ludziom, słuchaj, to pochodzi od złego. To, co ty mówisz, to pochodzi od złego. Słuchaj, mamy przeciwnika diabła. Czy ty wiesz o tym? Ludzie niektórzy się przestraszą, a niektórzy biorą to jako pewnik, że tak jest. I tak jest. Słuchajcie, mamy przeciwnika diabła, który chce naszą duszę zatracić
My nie mamy tylko ciała, bo mamy także ducha i duszę i ciało. I co się stanie, gdy umrzesz? Gdzie pójdziesz? Czy zastanawiałeś się? Gdzie pójdziesz? Gdzie spędzisz tą wieczność? Niektórzy mówią, wieczność? To jeszcze kupę lat przede mną. Nie, nie znasz dnia ani godziny. Dzisiaj może być ten ostatni dzień, 5 minut może masz. Dlatego dzisiaj ja mam do was prośbę. Prośbę, a zarazem takie nawołanie. Dzisiaj jest dzień łaski i dzisiaj jest dzień zbawienia. Jeżeli czujesz takie przynaglenie w sercu, to tutaj jest wiele osób, które może się o ciebie pomodlić. Wyznawanie grzechów nie jest na głos. Później wyznajesz Bogu też grzechy, ale opowiedzenie się za tym, że Jezus jest Panem i Jezus jest Zbawicielem, jest najlepszą decyzją w moim życiu i w waszym będzie. I tyle. Amen.